Opowiem Wam dzisiaj o hibiskusie bagiennym bylinowym. Nie mylcie go z hibiskusem krzewiastym. To jest hibiskus, który co roku obumiera. Cała jego góra obumiera i odbija od nowa co roku. Czyli teraz tak. Są dwie szkoły, słuchajcie. Są wyznawcy cięcia wiosennego i jesiennego. Ja wolę zrobić to jesienią, żebym już nie musiała o nim myśleć wiosną. I teraz przycinamy go na wysokość 10 cm od ziemi, przytnę go w całości. W chłodniejszych rejonach Polski można jeszcze usypać kopczyk z kory albo z liści. Ja też to zrobię dla pewności, żebym wiedziała, że bulwa pod ziemią jest na pewno zabezpieczona. Także teraz po prostu wycinamy właśnie na wysokość 10 cm. Słuchajcie, to jest teraz sama przyjemność takim sekatorem. Po prostu nie czuję, że na cośkolwiek robię. Mogłabym chyba przyciąć 100 krzewów. Niesamowite ułatwienie. Hibiskus krzewiasty to jest taki hibiskus, który tylko formujemy, bo on na tych swoich długich pędach, które mogą urosnąć nawet do 3 metrów, taki Wam okaz pokażę, to te główne pędy, one zostają i tylko młode, które wiosną zostaną wypuszczone, on na nich będzie kwitł. Ale to jest wielki krzew, którego nie ścinamy. Tego ścinamy albo jesienią, albo wiosną. I teraz jeszcze nie. Teraz jeszcze jest za ciepło. Mamy teraz październik, teraz nie ma co szykować tego kopczyka. Jeżeli już przyjdą mrozy, po takim pierwszym, większym mrozie można tutaj naszykować ten kopczyk i mieć pewność, że roślinka nie przemarznie. Wystarczy tak minimalnie nacisnąć. Ja to naprawdę nie muszę robić nic. Nawet nie czuję, nie marzę, że naciskam do... I mamy tutaj dwa ustawienia. On zaraz po starciu ustawia się na takie większe rozstaw, czyli na większe gałązki do przecinania, ale można też ustawić go na mniejszym rozstawie, działa szybciej po prostu, bo ma mniej pracy do wykonania. Jest, aż chce się przyciąć. To jest, jak nie przepadam za wiosennym i jesiennym, zwłaszcza wiosennym cięciem, bo jest naprawdę bardzo dużo do przycięcia, tak tutaj. To jest rewelacja. A tutaj jest hibiskus krzewiasty, którego nie przecinamy przy ziemi. Zobaczcie, obu to już chyba ma, tak wiem, z 15 cm, jak nie więcej. Rośnie tutaj już wiele, wiele lat i jego przecinamy tylko tak na tą wysokość, na jaką chcemy, żeby rósł. Im bardziej go będziecie przycinać, tym będzie bardziej rozkrzewiony i pięknie będzie kwitł. Tu są jego nasionka, które niestety u mnie sieją się jak chwast. O, zobaczcie. A tutaj już są małe sadzoneczki, których niestety nie potrzebuję, także będą do oddania. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, koniecznie zrób to. Obfitości plon.